Wróciłem z urlopu i od razu zostałem poproszony o skomentowanie ostatniej partii Jana Dudy. Otóż Jan Duda, przeczytałem w czasie urlopu, mi wyskoczyły rewelacyjna informacja, jak to on fantastycznie czarnymi zagrał z trzecim numerem na świecie, jak genialnie poprowadził partię. Myślałem, że wygra, okazało się, że zremisował, a jutro następnego dnia byłem to już wygra. No i przyszło jutro, 12 sierpnia, kiedy to nagrywam, jest 17, no wczoraj wróciłem wieczorem, więc dziś przed południem nagrywam, jeszcze nie ma południa. Zobaczymy, jego przeciwnikiem był Fabian Caruana, który walczył już o Mistrzostwo Świata, wybitny szachista. Jak wiemy, Fabian Caruana został pretendentem, wygrywając chyba na Wyspie Man, czy na Gibraltarze, nie pamiętam, czy dzieląc pierwsze, drugie miejsce w turnieju rozgrywanym systemem szwajcarskim, gdzie grał tłum zawodników. Trudno przypomnieć sobie, kiedy Jan Krzysztof Duda grał w turnieju szwajcarskim, tam trzeba wygrywać, a jego taktyka nastawiana jest na remisowanie. Równie Puchar Świata jest dla niego idealnym przedsięwzięciem w turnieju Grand Prix, gdzie gramy dwie partie, zablokujemy się na remis i potem gramy szachy szybkie, a potem gramy błyskawiczne i tam szczęście może sprzyjać. Tu się przyjrzyjmy. Myślałem, że Jan Krzysztof wygra w pięknym stylu. Tymczasem on znowu gra na remis. Trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jan Duda nie ma repertuaru debiutowego. Nie wiem, jak to jest. Zawodnik grywa debiuty pod konkretnego przeciwnika i w tym roku grał na początku roku jeden turniej. Uzyskał, postawił prawie 100%, uzyskał 91% z kawałkiem takich zaplanowanych punktów, czyli na wszystkie partie udało mu się zremisować wszystkie z wyjątkiem jednej, którą przegrał z Wesleym Sow. Wszystkie partie grał na remis. Wesley Sow też. Tam był błąd w przygotowaniu debiutowym. Cała konstrukcja przygotowania debiutowego była nieprawidłowa. Ja to skomentowałem. Odpowiada za to nie tylko Jan Duda, ale i sztab jego pomagierów. A największą odpowiedzialnością ponosi pani profesor psychologii, która już dwa razy dostała od pana prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenie państwowe za pomoc. No powinna pomagać. Dobra. Tu gramy, widzimy, Jan Krzysztof rozpoczyna ruchem D4. Od jakiegoś czasu grywa takie, no, nie chciał grać E4, skoczek F6, E6, może być gambit hetmański, można po skoczek F3 uciec w obronę hetmańską, indyjską. Skoczek C3 pryncypialnie i goniec B4. Obrona Niemcowicza. Był taki szachista, napisał doskonały podręcznik gry w szachy 100 lat temu. Jego teorie są wieczne żywe, natomiast ci, co tej książki nigdy nie czytali, albo nawet nie widzieli, mówią, że książka jest przestarzała i ma dużo błędów. Ale trzeba im wybaczyć, trzeba kryć w jakiś sposób swoją niegramotność. Obrał na Niemcowicza. Wariant Akiby Rubinsteina. Bardzo dobre posunięcie. Też naszego rodaka, największego szachisty w historii polskich szachów. Roszada grywał tak Kasparow czarnymi. Karpow czarnymi z Kasparowem grywali. Goniec D3, C5, skoczek F3, D5. O, tak grywał Anatol Karpow. Caruana jakoś tak podobnie grywa część debiutów. I to trzeba powiedzieć, że kto chce się nauczyć, przepraszam, osmie znowu sędzi, grać obronę Juliusza Ursusa Niemcewicza, powinien obowiązkowo przeczytać książkę Dawida Bronsteina. Tam podobno Weinstein też dopisywał o turnieju w Curychu, to chyba był turniej pretendentów, musiał to być turniej pretendentów, Curych 1953 rok, doskonała książka, tam można poznać właśnie ten wariant Rubinsteina w obronie Niemcowicza i można też poznać niektóre warianty obrony królewsko-indyjskiej. Doskonale omówiona książka, polecam, tylko trzeba ją przeczytać. Trzeba ją przeczytać i
w języku jakimś, no najlepiej po rosyjsku spróbować przeczytać. Wiadomo, że tego języka nie należy używać, należy do taki fe. I tu mamy wyjściową pozycję. Kiedy uczę szachów, mam dewizę, kto wymienia, ten traci. Kto wymienia, ten traci. I należy unikać wymian. Jest pięć przyczyn, których można i należy wymieniać, a w pozostałych przypadkach kilkudziesięciu wymieniać, czy kilkuset nie należy wymieniać. Tu białe mają jeden taki pozytywny ruch, jest nim roszada, a drugi ruch to jest pionkiem na A3. Żeby ten goniec zbił, jak zbije, będziemy mieli jednego piona w centrum więcej i będziemy grali taki wariant obrony Niemcowicza, co to na przykład Botwinnik wygrał z Capablanco i nie tylko te partie można znaleźć skomentowane przeze mnie. Zresztą całą obronę Niemcowicza wyłożyłem w zakładce Teoria debiutów, można to oglądać. Więc tu mamy taką rzecz i tu pozytywnym ruchem jest roszada, wyczekujący ruch. To jest dobry, wyczekujący ruch. No i potem jest walka. Natomiast nasz Jan Duda wymienia na D5. Tu widzimy, jest taki goniec. Jest taki goniec i tu widzimy pionka, który go blokuje. Ten goniec stoi pasywnie, czarne mają problem. Kiedy czarne wybiją na D4 i na D5, no to stracą też czas, bo to trzeba zwrócić uwagę, że ten pion to się wymienia za tego, a ten pozostaje. Ten niebieski za tego w niebieskim się wymienia, bo liczy się to, co będzie. W związku z tym, poza tym białe są w debiucie. Białe są w debiucie, trzeba skończyć rozwój, zrobić roszadę, wyjść, znaleźć miejsce dla czarnopolowego gońca, połączyć wieże. Ja uczę moje dzieci, że w debiucie trzeba robić ruchu z debiutu. Nie należy robić, no i te moje większe dzieci, których uczę, też tak uczę, że należy robić ruchy z debiutu. Bo kiedy nie robimy ruchów z debiutu, to robimy ruchy z gry środkowej. Jak robimy ruchy z gry środkowej, to zostajemy w debiucie, przeciwnik będzie miał przewagę w rozwoju. Ta wymiana jest niekorzystna dla białych. Białe tracą część przewagi. Oczywiście białe bały się izolowanego pionka, a czarne się nie boją. Tymczasem nastąpiła niespodzianka, tak zwane wtrącone posunięcie. To jest właśnie Zbyszek Sęk, wybitny polski szachista, tłumaczył mi kiedyś, że trzeba znajdować kombinacje, liczyć warianty, w których jest dużo wtrąconych posunięć. To jest wtrącone posunięcie, bo kto nie robi wtrąconych posunięć i nie dostrzega ich, robi to toporne kombinacje. Czarne wtrąciły i co by nie było, no białe muszą odbić. I po odbiciu zatrzymajmy się na chwilę tej pozycji. Powstała typowa pozycja w centrum. Centrum statyczne. W centrum statycznym mogą być pionki na E3 i na E6 lub na C6 i na C3. Co my widzimy? No mamy dwie otwarte linie C, otwartą linię E. Na tych liniach powinniśmy stawiać wieże. Białe na tych polach powinny stawiać swoje koniki, a czarne na tych, żeby zajmować tak zwane przyczółki, forpoczty, placówki. No ja tego uczę. No białe są w debiucie i wykonują bardzo dobre posunięcie. Nagle widzimy, że po goniec G4 czarne jakby nie stały gorzej, jakby nawet już tak zaczynały grozić, bo za chwilę przyjdzie konik, przyjdzie tu, będzie strzelał tu, bo ten jest niespodziewanie dla całego świata związany. I białe wykonują posunięcie H3. Jest to ruch oczywiście z gry środkowej. W tym ruchu nie było konieczności.
Białe rozpoczynają polowanie na gońca. I tu ciekawe, nastąpiła tak zwana transformacja, czy transpozycja. Z obrony Niemcewicza przeszliśmy do obrony Karokan. Atak panowa B14, proszę sobie zobaczyć, kto się zaczyna. Powstają te same pozycje. I w tym momencie, jeżeli ktoś ma głębsze zrozumienie szachów i na przykład obrony Karokan rozumie, albo pozycję, to jest typowa pozycja z centrum statycznym, no to ja mówiłem, jak to się gra. Tu białe rozpoczynają polowanie na gońce. Jest to oczywiście ruch z gry środkowej. Białe są w debiucie, goniec czarnopolowy niewyprowadzony, wieże nie gra, jeszcze nic złego się nie dzieje. Ale czarne nie biją, jakby białe chciały, tylko odchodzą gońcem na z góry upatrzoną pozycję. No i teraz no, trzeba było postawić wieżę na E1, gońcem wyjść na E3, drugą wieżę postawić na C1, albo nawet gońcem wyjść na G5. Tymczasem białe grają pionkiem na G4. Uczę moje dzieci i te większe, że pionkami sprzed króla należy chodzić tylko w przypadkach najwyższej konieczności. No tu pionek poszedł jeden i nie należy osłabiać pozycji roszady. No białe zamiast są w głębokim debiucie i obnażają swojego monarchę. Biały to jest błąd, jak mawiał mój kolega Andrzej Orłow, mój partner brydżowy, prezes Polskiego Związku Brydża Sportowego wieloletni, i on jeszcze pamiętał Zbigniewa Szuryga. Zbigniew Szuryk mówi, że to jest błąd klasy zerowej. Ruch G4 jeszcze nie. Jeszcze nie, goniec G6. I tu następuje kolejny błąd. Polowanie na gońca. To jeszcze pozycja nie jest zła, jeszcze nie jest przegrana, ale powoli szala przechyla się na stronę czarnych. O, na stronę czarnych. Czarne zaczynają stać troszeczkę lepiej, no bo białe muszą zrobić sporo niedokładności. Kolejny ruch z gry środkowej. I co teraz? To jest polowanie na gońca. Tu prawdopodobnie białe liczyły na naiwne. Taki był komputerowy wariant. Białe liczyły na bicie, że wyjdą hetmanem. Jak widzimy, skoczek już zajął przyczółek. Wyjdą gońcem, postawią wieżę i wszystko wróci do normy. Czarne grają skoczkiem na D7. I widzimy, jak tu skoczek chce iść. Chce zająć placówkę na polu C4. I tę placówkę zajmie. I teraz możemy zakombinować jak Jan Duda. Czas start. Oj, przepraszam bardzo. Jeszcze raz kombinuję jak Jan Duda. Proszę się nie przejmować tym, co tam wyszło. Ja może łyk herbaty dla uspokojenia nerwów. Nie jest herbata, to jest mieszanka herbat różnokolorowych. Nauczyłem się pić herbatę bez siorbania, żona mnie nauczyła, więc mogę spokojnie w czasie komentowania partii pić herbatę. Czas się skończył. Tu dobre było goniec B5. Żeby na zagrać hetman B3, tu naciskamy na tego, tu jakoś będziemy działać, skoczek jest związany z zdwoimy piony. Można też było zagrać gońcem na G6.
zostawić tego skoczka, bo okazuje się, że ten skoczek na E5, zwany przyczółkiem czy forpocztą, to jest bardzo ważna figura. I pozycja, o, pozycja jest koło równej. Tymczasem w partii nastąpiło, co nastąpiło w partii? Skoczek bije G6. I to jest znowu błąd klasy zerowej. Błąd klasy zerowej, skoczek, który zajmował placówkę w centrum, wykonuje ruch z gry środkowej, kiedy to białe są jeszcze w debiucie, bo tu jest gonie, czarne już skończyły rozwój, są w grze środkowej, białe są w debiucie i znowu wymieniają. Znowu wymieniają, natomiast po biciu do centrum trudno wykorzystać słabość. I jak mówiliśmy, najważniejsze są te pola i te, które powinny zająć skoczki. Białym został jeden skoczek i to jest znowu ta typowa pozycja gry środkowej ze statycznym centrum, którą powinien znać, umieć rozgrywać zawodnik drugiej kategorii. No teraz można było tym skoczkiem odejść, próbować go przerzucić na E5 lub na C5. Tymczasem nastąpiło agresywne hetman B3. Wisi pion, wisi goniec. W ten sposób białe wymuszają bicie. No jak zbiją hetmanem, to będzie zła konstrukcja pionkowa. Zbiją pionem, będzie zła konstrukcja pionkowa, ponieważ pion będzie odstały na otwartej linii. Pion A2 słaby, więc zbiją hetmanem. Białe dostały parę gońców, ale goniec czarnopolowy ich nie jest piękny, a białopolowy nie może dać mata na H7. Tu widzimy, póki co nic nie grozi białemu. I może zróbmy ruch czarnymi. Proszę bardzo, zakombinujmy tym razem nie jak Jan Duda, tylko jak Fabian Caruana. Po polsku mówimy Fabian, po włosku mówimy Fabiano. Jak po amerykańsku? Nie wiem, po francusku też nie. A tam była Laura Fabian. Ona umarła niedawno, śpiewa tak pięknie, że tę. A może do niej. Nie jestem na bieżąco w tych subtelnościach. Proszę mi wybaczyć. Czas minął i Fabian Caruana zagrał skoczkiem na E4, napad na hetmana. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby wygrać hetmana, to tak dzieci w przedszkolu grają, ale zajął przyczółek, placówkę, awangardę, straż przednią. No nie można bić, bo zostanie z bardzo słabym czarnopolowym gońcem. To jest najważniejsza figura białych. Kryje białe pola. Dopóki białe mają tego gońca, nic złego spotkać się nie może. Hetman odszedł. Zaatakował tu i tu. I jeszcze raz zagrajmy jak Fabian Caruana. No to ja. Biały herbatki. A kochani, kombinujecie jak umiecie. Czas leci, myślę, że to powinno wystarczyć. Otrzymam zegar. Przyjrzę skoczkiem. O. Kontroluję pole C4, zajmie drugą placóweczkę. Król G2. I choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy, nie wiem, jak się naprężał, to nie wymyśli.
taki to ciężar. Białe są w debiucie. Białe są w debiucie, ja obrócę szachownicę. Ja nie będę dawał zagadki, co tutaj nasz Jan Duda zagrał. Powinien wyjść gońcem. No bo gdyby wyszedł tym gońcem na E3, przykryłby linię C, mógłby wyjść na F4 i postawić wieżę na EC1. On tymczasem ruszył królem do ataku. Taka piosenka była przedwojenna chyba jeszcze. Prędzej bym śmierci się spodziewała. Karuana stawia wieżę na otwartej linii i wreszcie w 18 ruchu białe kończą debiut. Debiut jest skończony, kiedy są wprowadzone do gry wszystkie figury albo są połączone wieże. Tu zachodzą oba te przypadki, ale widzimy, że czarne wieże stoją lepiej. Ten goniec jakiś taki nieszczególny, ta niebieska to jest najważniejsza figura. Ten stoi jako ten kołek, niektórzy mówią, ma siłę trochę większą od pionka pasywnie, no zasłonił linię. Jeżeli uda nam się zająć, będzie dobrze. Tymczasem Karuana wzmacnia przyczółek. I proszę zobaczyć, że jakby białe zbiły, to ta wieża może wejść do gry wzdłuż linii F, nie wykonując posunięcia. Może wejść do gry wzdłuż linii F, nie wykonując posunięcia. I proszę bardzo, kombinujemy jak Jan Duda białymi. Hop. Czas poleciał, ale jeszcze tam tego ruchu nie można wymyślić. Gdyby mój junior zrobił takie posunięcie, to bym dostał zawału serca. Kolejne osłabienie białego króla. On ruszył do ataku, ale widzimy, czarnemu królowi nic nie grozi, a biały król jest goły i wesoły. I to jest takie życzeniowe, że ten skoczek odejdzie, że ten skoczek odejdzie. No ale tak, obróćmy szachownicę i zastanówmy się, pomyślmy, gdzie czarny skoczek ma odejść. Kombinujemy jak Fabian Caruana. Czas start. Ja jeszcze wam daję 5 sekund. Caruana wykonał tak zwane wtrącone posunięcie, którego prawdopodobnie nasz internacjonał nie widział. Wtrącone, subtelne posunięcie. Aczkolwiek naturalne, no zostawił tu podbiciem, ale na otakę nastąpiłoby takie z natychmiastową wygraną. Tutaj jest atak dubeltowy. Pion E4 jeszcze padnie. Nic go nie uratuje. Nawet można się pokusić, że na odejście króla nie trzeba bić wieży, można wpaść hetmanem. I nie bardzo widać, co biały może.
figurach jest równo, ale te gabelki, jak widzicie, no, kolorek niewielki. O taki wariancik, czyli po skoczek C4 tego ruchu białe nie przewidziały. I zrobimy, obróćmy sobie. I zróbmy, kombinujemy białymi. Kombinujemy jak Jan Duda, krótko mówiąc. Kombinujemy. Zanim zakombinujemy, zatrzymam, zaraz zwrócić uwagę, że gdyby ten pion był na F2 i bronił gońca, to nieszczęście byłoby mniejsze. Gdyby pion nie był na G4, to ten by tu nie otwierał króla i ten nie byłoby tych wpadów. No i teraz ratowało jeszcze bicie na C4. Na C4 bicie ratowało. No z pewnością nie wolno bić na B7. Po wieża B8 białe mogą się poddać. Ale można było bić gońcem na C4. Odejść hetmanem na C2 i jeszcze by to jakoś było. W partii nastąpiło straszne posunięcie. Jeżeli białe muszą oddać takiego gońca, to znaczy, że ich cała strategia idzie do piachu. Cała strategia jest zła. Najważniejszą figurą. Teraz oczywiście nie można tu, bo hetman obija. I ta pozycja, no, robi się koło równej, bo tu mało materiału. Czarny król też nie będzie taki wesoły, nie ma czym atakować. Natomiast pogoniec E4 pozycja robi się przegrana. Fe. Został piękny skoczek przeciwko beznadziejnemu gońcowi. A poza tym został groźny pion. No wieżę trzeba zbić, biała wieża wejdzie, bo tamta tu łaski nie robimy. I jest wolny pion. Widzimy, przy białym królu już nie ma pionka F. Te wszystkie pola wokół niego są gołe. Skoczek dalej grozi, no póki co hetman broni, ale goniec stoi jako pasywny bloker wolnego pionka E4. Więc mamy zagrożenie pionkiem i blokerem. Teraz Caruana wykonuje genialne posunięcie. Ja je pokażę. Król. H7. Chowa króla, żeby mu nic nie groziło, że jak tam wieża, czy hetman wpadnie z jakimś szachem, żeby tych szachów nie było. Tu w zasadzie pozycja jest już kompletnie przegrana. Jest przy technice pomysłowości Caruany to niewiele już trzeba. Można było grać hetman B3, nie wiadomo po co. No pozycja jest tak trudna, że beznadziejna. Oczywiście B3 jest słabe. B3 nie można grać. O, zobaczmy, zakombinujmy. Co by się, kochani, zagrali, gdyby ten poszedł tu. Znowu mnie nos swędzi. Dobra, pokażę, to jest łatwy ruch. No skoczek szedłby tu, na te białe pola. Tu napadłby na hetmana, na białe pola. Więc nie nastąpiło. Biały zagrał goniec na F4. I teraz znowu
spróbujmy zakombinować jak Fabian Caruana, no bo kombinujemy czarnymi, kombinujemy. W zasadzie nie wiadomo, po co goniec tam poszedł, może po to, żeby nie był podbiciem, chociaż z drugiej strony stoi techniczny względem konia. Odbiera mu cztery pola. Odbiera mu cztery pola, więc tam trochę ogranicza konika, więc nie był... Ale pozycja jest taka, że każda rada jest bardzo cenna. Każda rada jest bardzo cenna. Myślę, kochani, że wszyscy znaleźliście kolejne wtrącone posunięcie, którego biały nie przewidziały. Hetman D5. No grozi marsz piona. Biały musi temu przeciwdziałać i niestety konieczne było goniec E3. Można było jeszcze odejść królem na G1. Białe ruszają królem do ataku. Ja bym takiego ruchu nie wymyślił. I teraz jest niestety. Niestety jest pust. Ale możemy za to zakombinować jak Fabian Caruana. Czas start. Więc kombinujemy, ja piję herbatkę. Ustawiamy wieżę tu, do króla. Teraz goniec nie może odejść, jest podwiązany. B3 nie było dobre teraz. Co zrobić? Hetman B4. Tu widzimy, o, hetman napadł na wieżę. Z nadzieją, że może się uda zbić. Ale zakombinujmy jeszcze raz czarnymi. Kombinujemy jak Fabian Caruana, bo to on w tej partii kombinował. Doskonale likwidował naskoki małego Kazia. To jest takie powiedzonko, to nie jest złośliwe. Czyli aktywne możliwości przeciwnika. Tam sobie propolicie, co by było, gdyby biały zagrał B3 jeszcze, ale to, to nie takie ciekawe. To nie jest takie ciekawe. Wieża F7. Bardzo dobre, profilaktyczne posunięcie. Broni pionka B7 dodatkowo, grozi G5. Bo tutaj jest o... Goniec nie ma gdzie odejść, nie ma co zakończyć. W ogóle przy czarnopolowym gońcu przeciwnika wszystkie figury powinniśmy mieć na biały. Król na białym, wieża na białym, hetman na białym, skoczek na białym. Stoją prawidłowo. I co teraz? No teraz nie może grać hetman C5. G5, walka się kończy. A G5 wygrywa, no to co grać? Wieża C1 nastąpiła. No i po G5. Białe wzięły piona C4. Znaczy skoczka C4, przepraszam. I pojawiły się dwa piony, które idą. Dwa piony, które idą. I nagi król. I teraz jest wyraźny atak. No nie... To nawet można by to spróbować przejść do końcówki wieżowej, tylko po co? Skoro
będziemy grozić marsz pionów i będziemy to łączyć z atakiem na króla. Przepraszam, król F1 było, król F1. I spróbujmy teraz zagrać czarnymi. Hop, nasz tam. Oczywiście można wymienić hetmany, pchnąć piona, grać końcówkę wieżową, ale po co? Pozycja jest taka, że czarnemu królowi nie grozi nic. Piony idą, biały król jest pod atakiem, figury białych wzdłuż linii C, kokosów nie zrobią. Tu można było grać wieża 1, ruch D5 jest pseudoaktywny. Bo wieża E7, no trzeba pchnąć piona. I nagle okazuje się, że pion atakowany jest dwakroć. A jak policzymy piony, pionów jest porówno, ale jak czarne wezmą piona D5, to nie będzie żadnej kontrgry. Szanse na przedłużenie walki dawało hetman E3, król G1, ale nie na długo. Nie na długo. Ruch w tekście, czyli hetman C2, o tu, rentgenik. Ale co, rozwiązuje się hetman B5, pan szachuś. Na król G1 nie pomaga, bo by było hetman, na król G1, hetman B6, król F2. Jeszcze jeden pan szachuś. Król F1 i obronił. No teraz wieża nie bardzo może bić. Tu z nadzieją oczywiście, że czarny zagra hetmanem na D6, ale nie nastąpiło hetman D6. Hetman F2. Pan szachuś, widzimy te piony miażdżą króla, no to już jest, no jak zawodnik gra w Pucharze Świata, jest nie do czasie, to partia go wyrzuca z Pucharu Świata, no to się denerwuje. Tu widzimy karłana się nie spieszy i tu gra na wymianę wież. Wież nie można wymienić. Wież nie można wymienić. Czarny daje mata, hetman E3. I teraz taki sprytny pan szachuś. Nie można bić tu, bo nastąpi tu, tu. I te dwa piony trzymają króla w szachu. Król nie może zrobić ruchu, bo jak król pójdzie do jednego, to drugi zrobi krok naprzód. Więc czarne tak nie mogą grać. Król F2. No i teraz to już łatwo. Pan szachuś. No i po F2. Białe się poddały. Białe się poddały. I tu widzimy. No białe grały partię słabo, nie będę mówił na poziomie której kategorii. Nie można bić hetmana, bo znowu nastąpi i wzięcie hetmana. Ale także partia się skończyła i to jest to, co mówiłem niedawno. Nasz zawodnik Jan Duda ma problemy z wygrywaniem partii. Ustawia pozycję i czeka, aż mu przeciwnicy podstawią. To z juniorami jest dobrze, do poziomu 2700 też może starczyć.
może też starczyć, gdzie gramy dwie partie i mi się na remi, ale kiedy trzeba wygrywać, to jest ciężko. I to jest problem nie tylko jego, to jest problem. Szkoda, że taki świetny zawodnik nie został prawidłowo wyszkolony, a teraz to już trochę późno. I to jest problem szkoleniowy wielu, wielu, wielu polskich szachistów. Uczeni są debiutów na pamięć. Każe im się grać. No szkoda. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda.